1000 zł za kolację. Mowa tutaj o dwuosobowym omakase w restauracji Inazja w hotelu Sheraton Grand Warsaw, czyli takim doświadczeniu kulinarno-kulturowym. Nazwę omakase możemy przetłumaczyć z języka japońskiego jako pozostawiam to tobie i polega to na tym, że siadamy sobie tuż przy oknie wychodzącym na kuchnię, w którym pojawia się executive lub sous-chef i wspólnie decydujemy o daniach, które dla nas stworzy. Kolacja ta składa się z 6 lub 9 dań, a każde z nich łączy w sobie smaki i aromaty kuchni azjatyckiej w unikalny sposób. Wybieramy, jakie składniki chcielibyśmy, żeby pojawiły się na talerzu, od owoców morza, przez warzywa, na mięsie kończąc. Po każdym serwisie szef podaje swoją propozycję kolejnego dania, a my zgadzamy się lub prosimy o coś innego. Moje topowe pozycje z tej kolacji to pikantny tatar z tuńczyka, delikatna ośmiornica z sake na awokado i krewetka jumbo z polędwicą wołową, ale uwierzcie mi, że spokojnie mógłbym wymienić ich więcej. Według mnie to świetna opcja na ciekawe, ale przede wszystkim naprawdę smaczne spędzenie wieczoru. To co, poszlibyście na taką kolację? Dajcie znać w komentarzu.